Straż pożarna w Gnieźnie wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który zaczyna właśnie pełnić służbę w gnieźnieńskiej jednostce. Zastąpił on dotychczasowy pojazd służący w jednostce od 13 lat. W grudniu do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej trafił samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego, który został zakupiony w ramach projektu Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach etap 5. W całości został sfinansowany przez Unię Europejską. Wartość projektu to niespełna 1 700 000 zł wraz z pełnym wyposażeniem. Samochód na podwoziu MAN, zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów, napęd 4x4, 320 koni mechanicznych. Został zabudowany przez firmę Motor Truck z Kielc i zastąpi wysłużony 13-letni samochód GBA, który zostanie przekazany do jednej z jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Samochód jest przeznaczony jako pierwszowyjazdowy, w związku z powyższym będzie w pierwszej kolejności kierowany do likwidacji pożarów, zdarzeń związanych z wypadkami drogowymi, a także innych miejscowych zagrożeń.